Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w cyklu Inna historia kina polskiego, przygotowanego przez czasopismo Ekrany we współpracy ze znakomitymi ekspertkami i ekspertami. Gości nas krakowskie kino Sphinx. W tym cyklu nie będzie zbyt dużo o kinie moralnego niepokoju, o szkole polskiej, filmografii Andrzeja Wajdy czy Krzysztofa Zanussiego. Będzie za to m.in. o tym, jak w PRL-u próbowano kręcić horrory, czym różni się polska gwiazda od hollywoodzkiej i jakie filmy najchętniej oglądaliśmy na kasetach wideo. 6 odcinków, 5 różnych tematów, które mamy nadzieję pokażą historię rodzimego kina z trochę innej perspektywy. W pierwszym odcinku zajmujemy się ciągle zbyt mało znanym okresem dwudziestolecia międzywojennego. Dowiecie się, jakim przyjemnościom oddawał się ówczesny widz kinowy, co reklamował Eugeniusz Bodo i jak filmy oceniał Józef Piłsudski. W dwudziestoleciu międzywojennym kino nie powstawało wcale od zera. Filmowa mapa Polski ukształtowała się jeszcze przed I wojną światową, a jej najważniejszymi ośrodkami były Łódź i Warszawa. Jeśli jednak szukamy daty, od której można liczyć historię kina w II Rzeczypospolitej, to można umownie przyjąć dzień 7 lutego 1919 roku, kiedy wydano pierwszy oficjalny dokument regulujący działanie kin w Polsce. Ale trzeba od razu zaznaczyć, że dla całego tego okresu dużo ważniejszą datą jest przełom 1929 i 30 roku, kiedy do Polski dotarło kino dźwiękowe. To pojawienie się dźwięku fundamentalnie zmieniło myślenie o kinie, a zmiany dotyczyły nie tylko sposobu kręcenia filmów, ale też ich wyświetlania. Nawet widownię trzeba było przebudować tak, żeby każdy widz słyszał dialogi. To wszystko przez pana. A cóż znowu? Nie pojedzie? Nie. Liczba kin w Polsce wahała się przez cały okres dwudziestolecia. Wiemy, że w 1938 roku na terenie Polski działało 807 kin stałych, a większość zlokalizowana była w miastach i miasteczkach. Centrum życia kinowego w Polsce stanowiła Warszawa, w której mieściło się około 70 kinoteatrów. Porównując sieć kinową w naszym kraju z innymi krajami europejskimi, widać, że niestety Polska raczej nie znajdowała się w czołówce światowej. W Niemczech działało wówczas aż 8900 kin, we Francji 4600, a na przykład w Rumunii 900. Jeśli przeliczymy liczbę miejsc kinowych przypadających na 1000 mieszkańców, to w Polsce współczynnik ten wynosił w 1937 7,9, co stawiało nas prawie na samym końcu Europy, tuż przed Albanią. Dla porównania, w tym samym roku na 1000 mieszkańców Anglii przypadały aż 82 miejsca kinowe. Kina międzywojenne były instytucjami bardzo zróżnicowanymi. Widzowie z największych miast mogli odwiedzać prawdziwe kinopałace, takie jak na przykład kino Splendid, którego widownia wykończona była w stylu egipskim z efektownymi malowidłami na ścianach. Najważniejsze kina Warszawy, mieszczące się przede wszystkim przy ulicy Marszałkowskiej i Nowy Świat, pokazywały i polskie, i amerykańskie nowości. Jednak im dalej od filmowego centrum Polski, tym repertuar był skromniejszy, kina mniejsze, a kopie filmów coraz bardziej zużyte. Filmy pojawiały się też z opóźnieniem. Przekazywano je dalej dopiero, kiedy skończyły je grać kina z dużych miast. Ile kosztowały bilety do kina? Ich ceny mogły się różnić nawet w obrębie jednego miasta. W 1926 roku za bilet do luksusowego kina Stylowy przy Marszałkowskiej w Warszawie trzeba było zapłacić 2,5 zł, ale już za bilet do kina Ira na ulicy Wolskiej tylko skromne 80 groszy. Kina nie były jednak tylko miejscem, gdzie oglądano filmy, bo kiniarze byli zaangażowani w produkcję filmową, żywo zainteresowani, by powstawały takie filmy, jakie publiczność będzie chciała oglądać. Przykładem takiego powiązania świata produkcji filmowej i świata kiniarzy jest kariera Aleksandra Herca, producenta i właściciela firmy producenckiej Sphinx, który miał w Warszawie własne kino. Herc chciał uchodzić za ojca kinematografii polskiej, ale był, podobnie jak wielu właścicieli kin, przedsiębiorcą sprawnym i jednocześnie niekoniecznie zawsze uczciwym. Trzeba zresztą dodać, że kiniarze nie cieszyli się dobrą opinią. Ludwik Starski, scenarzysta, który dobrze znał to środowisko, wspominał braci Lejman, którzy nie lubili płacić rachunków. Gustaw Lejman, właściciel kina Apollo, wszystkich dłużników odsyłał z kwitkiem do kasy kina. Jeśli nad literką J w swoim nazwisku postawił kropkę, w kasie wiedzieli, że trzeba było zapłacić, a jeśli nie, odesłać wierzyciela do domu.
Statystyczny Polak odwiedzał kino od 0,5 raza do 1,7 raza w roku. Było to zainteresowanie dużo mniejsze w porównaniu z innymi krajami, ale zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę ponurą sytuację ekonomiczną mieszkańców Polski. Kto do kina chodził? Właściwie wszyscy, zarówno przedstawiciele elit, dziennikarze, literaci, poeci. Przypomnijmy, że Antoni Słoniński zajmował się krytyką filmową, jak i robotnicy. Ta zróżnicowana widownia filmowa niekoniecznie jednak spotykała się na tych samych seansach. Ci, których było na to stać, wybierali tak zwane kina zeroekranowe, czyli te, które jako pierwsze pokazywały premiery. Ci, których stać nie było, wybierali kina mniejsze i mniej luksusowe. Widzowie oczywiście lubili jeść, zajadano się pestkami słonecznika, cukierkami czy owocami. Picie alkoholu w kinach, zwłaszcza tych tańszych, nie było niczym dziwnym. Antoni Słonimski wspomina, że był kiedyś świadkiem sytuacji, kiedy podczas gdy na ekranie leciał propagandowy film o walce z pijaństwem, dwóm młodym widzom wypadła z ręki butelka wódki. W arystokratycznych kołach Londynu modny jest teraz konkurs, kto więcej wypije bez zakąski. Może spróbujemy, co? Proszę bardzo, proszę bardzo. W kinach też palono, choć było to niebezpieczne. Zwłaszcza, że w latach 20. powszechne było przecież korzystanie z bardzo łatwopalnej taśmy nitro. Jakbym przeczuł, że nie masz co palić. Przycholowałem ci trochę narkotyku. Na seansach rozmawiano, krzyczano i tłumaczono sobie wzajemnie fabułę filmu. Zanim pojawił się przełom dźwiękowy, zdarzało się, że jedna osoba czytała pozostałym napisy. Oh my sweetheart, I love you so much. Kocham cię. Co? Nic, tłumaczę to, co na ekranie mówię. W dwudziestoleciu powstały w Polsce 292 filmy fabularne. Nie był to wcale bardzo opłacalny biznes. W 1921 roku koszty produkcji filmu fabularnego szacowano na około 10 milionów marek polskich, co odpowiadało około 5 tysiącom dolarów amerykańskich. W miarę upływu lat koszty produkcji tylko rosły, bo filmy stawały się coraz dłuższe, wydłużał się okres zdjęciowy, wzrastały też ceny dekoracji. Pod koniec lat 20. średni koszt filmu wynosił około 47 tysięcy złotych, czyli około 10 tysięcy dolarów. W czasopiśmie Kinematograf Polski przeprowadzono symulowany rachunek rentowności polskiego filmu. Wynikało z niego, że przeciętna produkcja nie tylko nie miała szans na osiągnięcie zysku, lecz nawet na zwrot poniesionych nakładów. Tak, tak, tak. Tutaj mówi Kosmos Film. Pani Globus Film, katastrofa, ruina. Kosmos Film leży, 100 tysięcy straty. Jedynie te filmy, którym udałoby się utrzymać na ekranach powyżej 4 tygodni, miały szansę przynieść zyski producentom. Zdarzało się to jednak stosunkowo rzadko. Jakie filmy kręcono w dwudziestoleciu i na jakie filmy ustawiały się kolejki? Było kilka gatunków, które podbiły serca widzów. Przede wszystkim melodramat. Niezależnie czy mówimy o niemych filmach z tak zwanej złotej serii Sfinksa, gdzie niemal każdy film kończył się samobójstwem bohaterki, czy o produkcjach z lat 30., często opartych na popularnych książkach. Jak zawsze powodzeniem cieszyły się ekranizacje wzruszających powieści Heleny Mniszkówny, Trendowata albo Ordynat Michorowski. Krytycy pomstowali, no ale widownia łukała nad losem nieszczęśliwych kochanków. Ustawował ją w rękę. Czy to nie za dużo? Andrzej Włast, piszący o kinie jeszcze w okresie niemym, załamywał ręce nad tym, że widzowie szturmują kina, by obejrzeć Niewolnicę Zmysłów z Polą Negri i prorokował, że jeśli producenci będą skłaniali się ku gustom widowni, no to nie ma szans na film artystyczny w Polsce. Zdarzało się jednak, że nawet melodramat miał dobre recenzje, jak Dziewczęta z Nowolipek na podstawie prozy Poli Gojawiczyńskiej. Najwyższy czas, broniu, żebyś się zdecydowała. Nie mów może. Nigdy nikogo w życiu nie pokocham. To tylko przeszkadza. O tak, to bardzo przeszkadza. Cóż z tego, skoro widownia i tak wolała wtedy artystycznie dużo słabszego Znachora. Jak Boga kocham, chodź! Gdzie?
Ty Poza wzruszeniami wynikającymi z nieszczęśliwej miłości, popularnością cieszyło się kino patriotyczne. Były to na przykład filmy wojenne, jak Cud nad Wisłą, produkcja o wojnie 1920 roku, która powstała niemal tuż po opisywanych wydarzeniach. Cud nad Wisłą nakręcony został zresztą na zlecenie Wydziału Propagandy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W latach 30. powstawały filmy patriotyczne utrzymane w niemal sensacyjnej poetyce. Na przykład Dziesięciu z Pawiaka skupia się przede wszystkim na ryzykownej akcji ucieczki z więzienia. Tworzono też filmy, które miały pokazać Polakom ważne miejsca na mapie ich nowego kraju. Zew Morza zawiera długie ujęcia gdyńskiego portu, udowadniając widzom, jak dobrze radzi sobie państwo polskie ze swoim nowym, wielkim przedsięwzięciem. Inną odnogą kina patriotycznego były oczywiście ekranizacje literatury narodowej. Ta tradycja sięga jeszcze czasów przedwojennych. Jednym z pierwszych polskich filmów była adaptacja powieści orzeszkowej Meir Ezofowicz. Po wojnie sięgano po wszystkich wielkich, Żeromskiego, Sienkiewicza albo Rejmonta. Najważniejszą z tych adaptacji było przeniesienie w 1928 roku na ekran Pana Tadeusza. Na uroczystej premierze pojawił się sam marszałek Piłsudski. Ponoć gdy zdenerwowany reżyser filmu, Ryszard Ordyński, spytał, jak film się podobał, Piłsudski przywołał anegdotę o litewskim księciu Mendogu, który najpierw zapraszał ludzi na ucztę, a potem ich mordował. Zdaniem marszałka starczyło to za całą recenzję. Warto zaznaczyć, że wierność oryginałowi nie zawsze się liczyła. Producenci filmu na podstawie Janka Muzykanta uznali, że widownia nie zareaguje dobrze na ponure zakończenie i dopisali filmowi happy end. Nic dziwnego, że krytycy często z przerażeniem patrzyli na pomysły producentów. Ci zaś krytykami się nie przejmowali. Myśleli raczej o tym, że bilety na takie filmy obciążone są mniejszymi podatkami, a adaptacje znanych dzieł literatury przyciągną młodzież szkolną. O podejrzanie podobnych praktykach usłyszycie jeszcze w naszym odcinku o kinie okresu transformacji. W latach 30. niezmiernie popularnym gatunkiem stały się komedie. Opierały się na prostych schematach. Sprzedawca przebierał się za bogacza, bogacz za szofera, dziewczyna za chłopaka. Teraz dopełnimy obrządku i dajemy sobie pyska. Słuchaj, no Julek, ty calujesz jak dziewczyna. Komedia omyłek cieszyła się sporą popularnością. Zwłaszcza, że w ostateczności bohater zawsze zdobywał ukochaną, a nieporozumienia kończyły się szczęśliwie. Nic nie rozumiem. W drugiej połowie lat 30. poziom komedii znacznie wzrósł. Takie tytuły jak Piętro wyżej, Zapomniana melodia czy Będzie lepiej wprowadzały do świata komedii absurdalny humor, który bawi także dziś. Ileż raz ja mam powtarzać? Cisza i praca. Praca i cisza. Obowiązkowym elementem komedii filmowej były oczywiście piosenki. Już ty tłoczył talenta do muzyki, tu nie ma zagrejca. Ta ma być przeciw. La 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 la. Nigdy w świecie. La 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 la. Często stawały się one przebojami funkcjonującymi niezależnie od produkcji filmowej, jak na przykład Sex Appeal to nasza broń kobieca, czy Umówiłem się z nią na dziewiątą. Obie z filmu Piętro wyżej. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Co ciekawe, w filmach komediowych często można było spotkać dobrze nam znany product placement. W filmie ABC Miłości bohater grany przez Adolfa Dymszę prowadzi sklep. Gdy obsługuje klienta, absolutnie każdy produkt, który mu podaje, ma swoją jasno pokazaną markę. Pasta do butów, większej ilości. Tak, tak.
Dobrolin większa ilość. No i coś, żeby panu osłodzić. Fuks panu osłodzi życie. Warto jednak wspomnieć, że w latach 30. zaczęli działać filmowcy pragnący kręcić filmy, które będą mówiły coś więcej o polskiej rzeczywistości. Tu należy powiedzieć o grupie Start, która stawiała sobie za cel kręcenie filmów o ważnym przekazie społecznym. Jednym z najlepszych filmów wyprodukowanych przez twórców związanych z grupą był Legion ulicy, młodego reżysera Aleksandra Forda. Jednym z pierwszych gwiazdorów polskiej kinematografii był Antoni Fertner. Niepozorny, łysiejący komik, którego nieme filmy komediowe, w tym Antek pierwszy raz w Warszawie, były uwielbiane przez publiczność. A kuku, a kuku, a kuku, a kuku, a kuku, a Alo? Fertner, podobnie jak wielu innych aktorów i gwiazdorów tego okresu, dzielił swoją karierę między film a występy kabaretowe. Podobnie do filmu trafił chyba największy gwiazdor tego okresu, Eugeniusz Bodo. Na ekrany przeniósł się prosto ze słynnego warszawskiego kabaretu Qui Pro Quo, podobnie zresztą jak Adolf Dymsza. Loda Halama, znana ze swoich pięknych nóg, tańczyła zaś w kabarecie Morskie Oko. Nieco inaczej swoją karierę rozpoczęła ulubienica publiczności, Jadwiga Smosarska, którą, podobnie jak wcześniej Pole Negri, wypatrzył Aleksander Hertz. Z kolei Aleksander Żabczyński, któremu przypadła rola pierwszego amanta kina międzywojennego, rozpoczął karierę od udziału w ambitnej grupie teatralnej. I nie wiem sam, jak to się stało, że twoje oczy nie dają nocy. Aktorzy i aktorki tego okresu mieli zazwyczaj jeden ustalony wizerunek. Fertner był zabawny i grał bohaterów pociesznych. Bodo był sympatycznym bohaterem pierwszego planu, Dymsza z kolei cwaniakiem, który da sobie radę dzięki poczuciu humoru. Żabczyński grał romantycznych przystojniaków. Ale co ty wyprawiasz? Patrz, co tam się dzieje? Przez tę powtarzalność Jadwidze Smosarskiej wypominano, że jej role filmowe z lat 20. różnią się właściwie tylko tym, w jaki sposób samobójstwo popełnia grana przez nią bohaterka. Trzeba jednak oddać Smosarskiej, że w latach 30. zagrała też role komediowe, pokazując, że nie są pisane jej wyłącznie bohaterki tragiczne. Po pierwsze, stanowienie separacji odłoża i stołu, wszystko na cenę jednego buziaka. Po drugie, o zabezpieczenie należnych alimentów na dochodach pozwanego, bo jak można odmówić takiej słodkiej dziewuszce jak ty? Co to ma być? Widzowie kochali gwiazdy tego okresu. Ponoć klatka schodowa, na której mieściło się mieszkanie Eugeniusza Bodo, była pełna wyznań miłosnych od wielbicielek. Zafascynowani swoimi ulubionymi aktorami czy aktorkami widzowie mogli pobiec do kiosku po jedne z licznych czasopism filmowych. W środku znajdowali zdjęcia z filmów, zapowiedzi i wywiady z gwiazdami, choć rozmowy dziennikarzy rzadko poruszały głębokie tematy. Z wywiadu z Leną Żelichowską z czasopisma Kino możemy się dowiedzieć na przykład, jaka jest jej ulubiona piosenka, czy wierzy w zabobony sceniczne i poczytać trochę o tym, jaki piękny jest jej szkocki terier. Treść wywiadów najczęściej kontrolowali producenci. Kto chciał prawdziwej krytyki filmowej, musiał szukać tekstów Andrzeja Własta, Antoniego Słonimskiego czy Karola Iżykowskiego. Ich publikacje nie trafiały jednak do szerokiej rzeszy czytelników. Gwiazdy doskonale wiedziały, jak dbać o swój styl i wizerunek. Ustawiane sesje zdjęciowe wydają się nowością? Nic podobnego. Ktokolwiek chce się przekonać, jak wyglądały w dwudziestoleciu, niech spojrzy na fotografię Eugeniusza Bodo, któremu na przechadzce po mieście z Norą Ney towarzyszył reporter z aparatem fotograficznym. Czyli klasyczna ustawka. Najbardziej popularni aktorzy i aktorki chętnie występowali w reklamach. Eugeniusz Bodo reklamował przegląd sportowy, pastę do zębów i czekoladę. Lena Żelichowska korzystała z mydła Kremol, a Hanka Ordonówna nosiła zegarki Omega. Gwiazdy tego okresu pojawiały się chętnie na wystawnych przyjęciach czy balach mody. Często można było też przeczytać o ich urlopach spędzanych w eleganckich kurortach, na przykład modnej wówczas Krynicy. Okres od 1936 do 1939 roku w Polsce nazywa się często złotą erą filmu żydowskiego. O, ach,
już super zanęzej. Jedu my tu fir, lari my tu was, to slejm my za lidu, co wózie zajnem kas. Wtedy dzięki nowym producentom i międzynarodowemu zainteresowaniu udało się zrealizować aż 9 pełnometrażowych filmów fabularnych w języku jidysz. Schreibt Lois Feilenberte, Chobach nicht lieb. Schreibt. Chobach keinem nicht lieb gehabt. Ich bin ein Pusheter Ganner. Dus will ich nicht schreiben. Willst du nicht schreiben? Will ich schreiben. Większość z nich produkowana była z myślą nie tyle o widzach krajowych, co o diasporze żydowskiej w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Nowym Jorku. Jednocześnie istnienie kina jidysz stawiano jako przykład rozwijającej się kultury jidyszowej w Polsce. Do najważniejszych producentów filmowych tego okresu należał Józef Green, który zarobione za granicą pieniądze zdecydował się włożyć w realizację filmów. Jego produkcje charakteryzowało sięganie do żydowskiego folkloru i humoru, istotną rolę odgrywał też fakt, że były one realizowane w plenerach, co oznaczało piękne zdjęcia żydowskich miasteczek, na przykład Kazimierza nad Wisłą. Uroda polskich mieścin miała wzruszyć amerykańskich widzów, którzy właśnie z takich miejscowości wyjechali szukać szczęścia za ocean. W dwóch produkcjach Greena zagrała znana ze Stanów Zjednoczonych aktorka kina jidysz, Molly Picon, co wskazywało na międzynarodowe ambicje produkcji. Tym razem amerykańscy widzowie mieli nie tylko podziwiać krajobrazy, ale też znaną sobie aktorkę. Jednak najważniejszym filmem żydowskim tego okresu był Dybuk, filmowa adaptacja dramatu Szymona Anskiego. Film, nawiązujący do hasyckiej mistyki, okazał się sukcesem nie tylko artystycznym. Był pokazywany w kinach z napisami przez 3 miesiące. Duża w tym zasługa reżysera, Michała Waszyńskiego, który znany był przede wszystkim jako sprawny rzemieślnik, tu zaś pokazał swoje artystyczne możliwości. Dybuka uważa się za największe osiągnięcie kina jidysz. Kończymy wyprawę do dwudziestolecia międzywojennego. W komentarzach napiszcie, czy w kinach wolicie jeść słonecznik czy popcorn, a my bardzo dziękujemy za uwagę. W kolejnym odcinku opowiemy, jak w PRL-u próbowano kręcić westerny, horrory i kryminały. Słuchaj, no Julek, ty calujesz jak dziewczyna.